chyba już wszystko przygotowane. Dron wisi, samolot na stanowisku startowym. TS-11 Iskra. I powiem tak, to nie jest jego pierwszy start, to jest już jest kolejny start. Natomiast podczas pierwszego startu, no niestety, zawiódł, wszędzie miałem nagrania. Może gdzieś tam jeszcze urywki z drona się zachowały. Zobaczymy jeszcze, co z tego się uda poskładać. Kolejny start, silnik włączony. Uwaga, lecimy. No niewiele brakło, a byłaby katastrofa. Chyba sznurek się nie wyczepił, znaczy żyłka, ale udało się. Zachowałem spokój i samolot już jest w powietrzu. Czyli jak zwykle emocje muszą być. Dobra, spokojnie sobie lecimy. I już wiem, dobrze. Gaz na połowie. Troszeczkę zejdziemy niżej. Czy małe trymowanko? Oczywiście. Bardzo chętnie. Ostatnim razem, jak nim latałem, to miałem wrażenie, że on bardzo szybko lata. Nie wiem, co mu się tutaj przytrafiło, ale okazuje się teraz, że jakoś ten taki lot nie jest wcale taki szybki. Bym powiedział, że bardzo przyzwoicie wolny. Reakcja na stery prawidłowa. Jakichś takich dziwnych, zaskakujących sytuacji nie ma. Ostatnio też mi się wydawało, że coś mu nie dolegało, ale nie. To chyba wrażenie, może zdenerwowanie, bo to nie ma czym się chwalić, ale akurat tamtego dnia straciłem dwa samoloty. Iskra była jedynym samolotem, który tamtego dnia wystartował. O, wiatr daje się we znaki. Zwiększymy trochę gaz. Najchętniej to bym wylądował dronem. Spróbujemy to zrobić sprytnie. Nie wiem, czy się uda. Temperatura dzisiaj, no cóż, nie jest za ciepło. 3 stopnie. Lądujemy. Dobra. Zadziera go mnie coś za mocno. Ale jest ok. Ale wszystko pod kontrolą. No ten wiatr się trochę wzmógł, to może być przyczyna takiego, tak, buja skrzydłami. Ok. Cały czas kontrolując, starając się, odłożę drona. Jest. Zmniejszymy tutaj oddziaływanie. Tak, dziś jest na wspomaganiu stabilizacji. Wolę się wspierać. To zwłaszcza jak właśnie taki wiaterek wieje. I dla wszystkich ludzi, którzy mają, kolegów modelarzy, którzy mają obiekcje co do używania stabilizacji. No w takim dniu jak dzisiaj, kiedy wieje wiatr, no to akurat stabilizacja pozwala na tą zabawę, czyli żeby było fajnie. Mam wrażenie, że chyba miałem zmienić w nim wychylenia steru wysokości. Natomiast jest dobrze. Pół gazu, totalne pół gazu. Bardzo ważne, gdyby ktoś chciał wydrukować ten samolot i latać tym samolotem, to należy do niego zakupić napęd EDF firmy FMS, bo w przeciwnym razie trzeba będzie troszeczkę postarać się przy dopasowaniu. Ja tu chciałem początkowo zamontować inny zestaw. No i okazało się bardzo szybko, że no niestety nie jest to takie łatwe. No i stwierdziłem, że nie będę z tym walczył, bo akurat mam FMS-a, miałem w szafie, to go zainstalowałem. Tak, stanowczo. Tutaj muszę zmniejszyć te wychylenia tych sterów wysokości. Lot trwa w tej chwili 4 minuty 16. Ja się spodziewam, że niedługo się zakończy, bo tutaj jest akumulator dzisiaj taki 1300, ale bardzo dobrej jakości, także on też tutaj chyba ostatnio latał
coś tak koło 5 minut lotu. Tak, ster wysokości musi być troszeczkę zmniejszone, te wychylenia muszą być, bo naprawdę bardzo delikatnie muszę operować. A zresztą przy starcie to jeszcze miałem zwiększone na drugie położenie. Także te gwałtowne ruchy przy starcie, takie, które źle to wyglądało, źle wyglądały, no to powiem, były spowodowane też prawdopodobnie maksymalnymi wychylaniami steru. Także do zmiany, do zapamiętania, zmniejszyć wychylenia, i to nie na dualu, tylko to trzeba zrobić mechanicznie na orczykach, a przynajmniej ja mam taką zasadę. Ok. Tu sobie spróbujemy zrobić ósemeczkę. Tak, bo on za gwałtownie reaguje. Naprawdę bardzo minimalne robię ruchy, a on mimo wszystko dość szybko reaguje. No i tutaj też ta zmiana wysokości też jest. No właśnie. Dobra, jeszcze sprawdzę jedną rzecz, jak tutaj nam wychodzi szybowanie już pod kątem lądowania. O, wysoko jest. Dobra, silnik wyłączony. O, prawidłowo. W pierwszym momencie lekko dziób poszedł do góry, ale jak po chwili to się wszystko wyrównało. Zero silnika. Włączamy silnik. Zwiększamy obroty. Połowa. Totalna połowa, spokojny lot. No, widzę, że tak, te wychylenia stanowczo wymagają tutaj zmniejszenia. Zaraz zobaczymy zresztą po wylądowaniu, na którym położeniu orczyka jesteśmy. U gazu. Co, może by coś jeszcze z akrobacji, przynajmniej jakiejś tam podstawowej, zobaczymy. Chociaż na koniec akumulatora nie jest to dobry do końca pomysł. Ups. Nie do końca to było zamierzone, ale prawdopodobnie przez właśnie te nadmierne wychylenia sterów to miałem takie zawahanie chwilę. Nie podobało mi się to, aczkolwiek samolot był wysoko, więc nie było jakichś takich większych zagrożeń. Także jeszcze będzie konieczny lot. A, bo tutaj chciałem zauważyć, że to są loty w ramach testów beta. Nie jestem pewien, czy tutaj... Chyba akumulator się kończy. Dobra, wylądujemy. Na wszelki wypadek. Nawrotka. Lądujemy. A, dobrze go wyczułem. No, nie było to perfekcyjne lądowanie, ale całkiem niezłe, bym powiedział. Mając na uwadze, że... Przepraszam, że podczas podejścia to go podniosłem ten nos do góry lekko. No. Pika. Nie słyszałem go. Pikacz jest, zdaje się, jakiś taki niezbyt głośny. Co nam pokazuje? Ojojoj, mocno rozładowany akumulator. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Prawie 8 minut, ale ten akumulator natychmiast idzie do reanimacji, do ładowania, bo tu już jest 3 V, także to się... Dobra, ten pikacz trzeba umieścić w kategorii nie używać. Bo ja go nie słyszałem. Samolot. Zaraz go obejrzę. Najpierw się zajmę akumulatorem. W tych pięknych okolicznościach przyrody, chociaż temperatura niska, bo chyba tak mamy ze 3 stopnie,
odbył się, no, nie pierwszy, bo pierwszy nie nagrał się, ale drugi, bardzo podobny do pierwszego, lot TS-11 Iskra i samolot już jest na ziemi, jest cały, momencik, tu jeszcze po lądowaniu, troszeczkę brudny i musiałem go wytrzeć, bo się przybrudził troszeczkę. Ale nie ma żadnych śladów, żadnych problemów. Dzisiaj żaden badel nie rozpruł nam kadłuba. No a takie rzeczy się niestety, ale czasami no, zdarzają. TS-11 Iskra. Cieszy taka konstrukcja, nie? To tak troszeczkę i na serduszku jest cieplej, jak się takim samolotem lata. No fajnie tak, przynajmniej jak dla mnie. Konstrukcja polska, samolot. Co prawda z dawnych czasów, ale mimo wszystko to cieszy. Natomiast tak, co do samego samolotu, jakiś tam nie był skomplikowany w wydruku. Jest teraz tak, widzę taka tendencja przy tych EDF-ach, żeby nie korzystać ze wzmocnień węglowych. Druk jest wykonywany z tutaj jakąś strukturą wewnętrzną. Różne są proponowane. Chyba każdy tutaj może dobrać swoją, bo też tam jest indywidualna sprawa. Stąd też zresztą widoczne ślady tutaj na kadłubie. To właśnie to wynika tutaj z tej struktury wewnętrznej, wzmacniającej. Gdybyście drukowali ten samolot, to prawdopodobnie, zresztą w opisie będzie informacja. Tak, tutaj ta część ogonowa powinna być troszeczkę bardziej wzmocniona, żeby zapewnić większą sztywność. Ja tutaj zastosowałem standardowe wypełnienie rzędu 3%. No i efekt tego jest taki, że tutaj ten ogon jest taki dość gibki. I te moje problemy, czy znaczy problemy, te sytuacje w locie, tam przy próbie akrobacji, spowodowane podczas akrobacji taką niekontrolowanym zwrotem mogły wynikać z tego, że jeżeli ten ogon nie zachowa sztywności, to będzie tu nam pracował ster wysokości. O tym trzeba wiedzieć i to ta informacja z pewnością trafi do instrukcji obsługi, do opisu tutaj przy druku lub ewentualnie jak się nie uda tutaj, a może nie wiem, nie tyle, że nie uda, ale jak no może jakiś węgiel zostanie tam zainstalowany, chociaż przemysł mówi, że chce uniknąć przy tym samolocie, chce uniknąć węgla. Także pamiętajcie o tym, jak będziecie drukować, żeby zachować tą wyższą sztywność ogona. Co do konfiguracji, w trakcie lotu mówiłem, napęd tunelowy firmy FMS i wtedy nie będzie problemu z dopasowaniem. Ja chciałem być sprytny i zainstalować inny, nie udało się, no trudno, tak to czasami bywa. Jeżeli chodzi o regulator, nie wiem jak ja trafiłem na trop takich malutkich regulatorów, one są dosłownie wielkości, jakby porównać, nie wyciągnę, to jest taki, ale on jest wielkości jak kiedyś były takie 10-15 amperowe, a to jest 50, nawet nie poci się tutaj, a zacząłem szukać, bo się okazało po prostu, że mimo że prądowo wytrzymywał regulator, te moje standardowe, co zazwyczaj używam, przy 3S, tutaj przy 4S powodowały, że wyłączało się zasilanie silnika, bo się przegrzewał regulator. Był, delikatnie mówiąc, nieznośnie gorący, nie dawało się go wziąć w ręce. Także to jest... zaraz, coś tam kolor było, jak ja pamiętam. A dam w opisie, nie będę tutaj się tam doszukiwał. Serwa, standardowo te czarne, które najczęściej stosuję. Tanie, a jednak dobre. Tutaj jeszcze z serwami to też miałem ostatnio przygodę, ale to przy okazji innego modelu, jak będziecie oglądać film, to dowiecie się, co się stało. Okej, tyle mojego gadania z tych takich pozytywnych emocji, bo samolocik naprawdę jest z kategorii fajnie latających, dość fajnie latających. Ja już wiem, że tutaj z tą sztywnością to jest jedna rzecz, z wychyleniami steru wysokości i lotek to jest druga rzecz, nad którą należy popracować. Trochę trzeba zmniejszyć. Ja w tej chwili mam na trzecim jej otworze. No to bym powiedział, że tu by trzeba było to zmniejszyć, ale dużego pola manewru nie mamy. Okej, a ster wysokości?
Stery wysokości jest na drugim. O kurczę, ale ja tu wiemy jedna rzecz jest. A, tu już skróciłem. Dobra. Okej. Okay. Nie ma tutaj co skracać już. Okej. Okay. Może ja jestem przewrażliwiony. Ale zresztą jak było widać, tam samolot latał dobrze. Także pamiętajcie przy druku tego samolotu, żeby to wypełnienie w tej części tutaj, tej ogonowej, było większe. Mówię, to najprawdopodobniej też będzie w instrukcji. No i cóż, jeszcze go chyba zobaczymy. No mając na uwadze, że ostatnio kilka z moich samolotów pierwszego lotu nie przeżyło, to Iskra w dniu dzisiejszym odbyła dla niej drugi lot, pierwszy, który został nagrany i jest cała, lata, czyli samolot dobry. Początkowo wydawało się, że szybko latający, nie wiem, może wtedy w emocjach tak to jakoś to odebrałem, może co innego na to wpłynęło. Jeżeli się pojawi i będzie dostępny, to linki będą w opisie filmu, jak i zresztą do forum. Ja zapraszam do sekcji komentarzy i dziękuję za te komentarze, które już tam dajecie przy okazji niektórych filmów. Biorę to do siebie i jeżeli coś tam można poprawić, to robię. Także dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za wsparcie. Do następnego filmu. Cześć!